Drodzy, chciałbym dzisiaj przede wszystkim podziękować Panu Bogu za, za Jego słowo. Chciałbym podziękować za Biblię i szczególnie za coś, co mnie w Piśmie Świętym fascynuje, mianowicie jej uniwersalność. My oczywiście żyjemy w XXI wieku, czytamy Biblię, rozumiemy ją tak, jak ją rozumiemy, ale czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że. Za nami są różne epoki, różne systemy społeczne, kulturowe, polityczne. I to jest nieprawdopodobne, że niezależnie od epoki, niezależnie od panującego w danym czasie systemu światopoglądowego, niezależnie od kontekstu kulturowego, zawsze przesłanie Biblii trafiało do ludzi. Zawsze przesłanie Pisma Świętego trafiało, jak to w ulubionym tekście z listu do hebrajczyków czytamy wielokrotnie i różnymi sposobami. Słyszeliśmy przed chwilą pieśń zaśpiewaną po łacinie. To był, to był oficjalny język przez wiele wieków w Europie. Kiedy Pan Jezus przyszedł na naszą ziemię, to takim językiem był język kojne, powszechna, taka pospolita greka. I to jest niesamowite, że Bóg był w stanie dotrzeć do ludzi przemawiających różnymi językami, a kiedy mówię o języku, to oczywiście nie chodzi tylko o język, taki literalny język, ale właśnie system światopoglądu, kultury, w którym ludzie przebywali i, i zupełnie inaczej patrzyli na wiele rzeczy, na które dzisiaj my patrzymy, a jednak w każdym czasie ludzie przyjmowali zbawienie. Obecnie, i za to też chciałbym Bogu podziękować, żyjemy w okresie epoki, która nazywa się postmodernizmem. Oczywiście w naszym kraju od razu robię to takie zastrzeżenie, bardzo spolaryzowanym, różnie to w różnych miejscach wygląda. Mamy postmodernistów, ludzi, którzy, którzy żyją i myślą na sposób postmodernistyczny w jednych miejscach. A tuż, tuż obok mamy ludzi, którzy mentalnościowo jeszcze tkwią w XIX wieku. No i teraz wyzwanie dla nas, abyśmy umieli i do jednych, i do drugich dotrzeć i przemawiać takim językiem i tak głosić Ewangelię, aby ona została zrozumiana i przyjęta, i żeby usłyszeli prawdę i przyjęli Jezusa Chrystusa. Niesamowite jest to, że im bardziej dostrzegam wpływ post postmodernizmu, którym czasami nieraz bardzo yy, się ustraszymy, im bardziej dostrzegam ten wpływ postmodernizmu również na nas, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co się wokół dzieje, bardzo na nas, na nas wpływa, to nie boję się, bo wiedząc. Jak to się działo w czasach Nowego Testamentu, jak to się działo w czasach historii, kiedy Bóg przemawiał do ludzi, to postmodernistyczne postrzeganie rzeczywistości, w tym, w tym postrzeganiu postmodernistycznym rzeczywistości, widzę dużą ewangelizacyjną szansę dzisiaj dla nas. Widzę kolejne możliwości docierania do ludzi z przesłaniem Ewangelii. I dlatego dzisiaj tutaj kolega w apelu misyjnym powiedział, żeby nie było teologii, żeby było jak najwięcej misji, żeby było jak najwięcej doświadczeń, jak najwięcej Jezusa. Nie chciałbym, żeby to było teologiczne kazanie, chociaż czasami trudno pewne rzeczy oddzielić. Chciałbym, abyśmy zapoznali się. Posłuchajcie uważnie z takimi dwoma pytaniami, które Pan Jezus zadał kiedyś swoim uczniom, które ja nazywam pytaniami, chociaż dwa tysiące lat temu one zostały sformułowane pytaniami typowo postmodernistycznymi. Te pytania znajdują się w Ewangelii Mateusza w XVI rozdziale, w wierszu 13 i wierszu 15. To są bardzo znane teksty Słowa Bożego i być może nigdy tak na to nie patrzyliśmy, ale zaraz postaram się uzasadnić, dlaczego te, to pytanie Jezusa, czy pytania pana Jezusa y, dzisiaj mogą trafić również do postmodernistów. Pierwsze pytanie w Wierszu 13 brzmi: Za kogo ludzie uważają syna człowieczego? Dlaczego powiedziałem, że. Że to jest postmodernistyczne pytanie. No przede wszystkim dlatego, że w ogóle to jest pytanie. Jezus pyta. Dzisiaj podkreśla się, że żyjemy w kulturze dialogu, w kulturze interpersonalnych kontaktów, że dzisiaj liczy się dialog, a nie monolog. Ludzie nie chcą tylko słuchać, ludzie nie chcą być dzisiaj pouczani, ludzie chcą mieć coś, Własnego do powiedzenia. I Biblia o tym mówi, że dla nas bardziej błogosławioną rzeczą jest słuchać, prawda, niż mówić. To jest kultura dialogu, nie, a nie monologu. I popatrzcie, jak nasz kościół, jakie kościół adwentystów dnia siódmego powołany do głoszenia Ewangelii ma tutaj wielkie możliwości. No, chociażby szkoła sobotnia, której uczestnikami byliśmy przed chwilą, to myśmy się już do tego przyzwyczai przyzwyczaili. Ale to nie jest taka typowo kościelna forma, w jakiej powinno przebiegać nabożeństwo, do jakiej ludzie są w naszym kraju przyzwyczajeni. To, to może być dziwne dla niektórych. Ja 30 lat temu znalazłem się w Lublinie po raz pierwszy na nabożeństwie adwentystycznym w 1984 roku i byłem zdziwiony, bo byłem przyzwyczajony do czegoś zupełnie innego. A tutaj ludzie siadają w kółeczkach, dzielą się na grupy i zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają rozmawiać o, o Biblii. Byłem zdziwiony, ale to było dla mnie bardzo wielkie, pozytywne wtedy przeżycie. Bo zobaczyłem, że są ludzie, którzy swobodnie rozmawiają o Bogu, rozmawiają o, o Biblii i to są ich myśli, oni są autentyczni, nic nie jest im narzucane. Ja wcześniej też brałem udział w pewnych grupach, i też tam była studiowana Biblia, a właściwie pewne czasopismo, które tłumaczyło Biblię. Ale to było zupełnie co innego. Tam trzeba było odpowiadać jota w jotę, tak jak było w tym czasopisemku. Domyślacie się pewnie, pewnie o jakie chodzi. Szkoła sobotnia to była dla mnie rewolucja. I dlatego, drodzy. To jest coś, z czym możemy dotrzeć do ludzi. Wszelkiego rodzaju kluby. My się nieraz oburzamy, że gdzieś tam w zborach zachodnich są tworzone jakieś zbory, które takie nawet klubowe nazwy przyjmują. Ale drodzy, szkoła sobotnia jest właśnie takim, taką grupą. Mamy już w Polsce kluby zdrowia. Mamy różne rodzaje oddziaływań ewangelizacyjnych, o których wiecie. W Krakowie w tej chwili rozpoczęła się Ewangelizacja nie w, w domu modlitwy, ale w mieście, w wynajętym domu kultury, gdzie ludzie się spotykają, siadają przy stolikach, na tych stolikach coś jest, y, jakiś tam poczęstunek. Trochę to jest podobne do programu Live Connect, który kiedyś tutaj w Podkowie miał miejsce, rozmawiają ze sobą. Oczywiście są też różne y, programy, są, są dyskusje. Niesamowita rzecz. Klub seniora. Młodzi ludzie postanowili zrobić coś dla starszych ludzi. Różne tematy, znowu poczęstunek, herbatka, rozmowy przy stołach i żadna ewangelizacja od wielu lat nie przyniosła yy, takiej frekwencji jak właśnie, jak właśnie ta. A więc, drodzy pan Jezus, powracając do tego pytania, pyta kolejna, kolejny punkt o różne poglądy na jego temat. Niesamowite! Są jakieś różne poglądy? Pluralizm światopoglądowy? On pyta, co ludzie o nim sądzą. To słowo pluralizm to yy, może młodsi tego nie pamiętają, ale ja pamiętam, pierwszym człowiekiem, który w Polsce upowszechnił, to był Lech Wałęsa. Bo wcześniej nie było żadnego pluralizmu, była monopartyjność, nie było miejsca na, na, inne, yy, na inny światopogląd. Nagle jakiś pluralizm się po pojawia. I pan Jezus pyta. Za kogo ludzie mnie uważają? Jakie są poglądy na mój temat? A więc Pan Jezus nie ukrywa tego, że one istnieją. My nie możemy udawać, że ludzie myślą inaczej. Pan Jezus prowokuje uczniów wręcz do wypowiedzi, co inni sądzą i oni odpowiadają. Jedni cię uważają za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. I popatrzcie, jak Pan Jezus postępuje. On nie prostuje, On nie wyprowadza ich z błędu, On ich nie lekceważy, On nie mówi: Nie, no za Jana Chrzciciela, za Eliasza, no co za bzdura, za, za Jeremiasza, no przecież popatrzcie, co Biblia mówi. Pan Jezus tego w ogóle nie robi. On nie mówi, jak powinno być, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Wiecie, kiedy ja patrzę na tę wypowiedź pana Jezusa, tak bardzo dzisiaj współczesną, to muszę wam powiedzieć, że kiedy patrzę na swoją służbę, to zdaję sobie sprawę z tego, ile błędów popełniłem w ewangelizacji. Jak często było tak, że rozmawiając z człowiekiem, no ludzie różne rzeczy mówią. I bardzo często mówią rzeczy, z którymi się nie zgadzamy albo które uważamy za, za niepoważne, niezgodne z Biblią. Ja popełniałem błędy, bo ja od razu chciałem wszystko wytłumaczyć. Nie proszę Pani, na pewno tak nie jest. Biblia mówi inaczej Pani się myli? No cóż Pan wygaduje? Jak można tak wierzyć? To były błędy. Drugie pytanie Pan Jezus zadaje w wierszu 15, po tym pierwszym pytaniu. W końcu, wy, za kogo mnie uważacie? A wy za kogo mnie uważacie? A zatem pan Jezus znowu bardzo współcześnie odwołuje się do ich poglądów, do tego, co oni przeżyli. On się pyta o ich własne zdanie na ten temat. Dalej mamy tutaj dialog. Tu nie ma żadnego wykładu. Tu nie ma żadnego monologu. Pan Jezus im nie mówi, jak ma być. On chce, żeby oni sami do tego doszli. I w końcu odpowiada Piotr w Wierszu 16. Tyś jest Chrystus, syn Boga żywego. To jest wyznanie. Piotr to wyznaje. To jest jego pogląd. Nic nie zostało przyniesione na tacy. On sam do tego doszedł. Właściwie, skoro mówimy o kulturze dialogu, to powinienem was teraz zapytać: na jakiej podstawie Piotr to powiedział? Ty jesteś syn Boga żywego. Skąd Piotr o tym? Wiedział, że Jezus jest synem Bożym. Macie jakieś propozycje? Jesteśmy w auli seminaryjnej. Skąd, pan skąd Piotr wiedział, dlaczego wiemy, że, Jezus, że Piotr udzielił prawidłowej odpowiedzi? Nie wiemy? Bóg powiedział Piotrowi. Kiedy? Hmm? No dobrze, ale skąd oni to wszystko wiedzieli? Brat powiedział coś bardzo ważnego, a więc usystematyzujmy. No oczywiście pierwsza rzecz, to już w wierszu 17 Pan Jezus potwierdza, że tobie to zostało objawione. Czyli pierwsza rzecz to jest Boże objawienie, tak? Piotr, tutaj nie zostało to powiedziane, ale kim był Piotr? No Piotr był Żydem. Piotr jako Żyd żyjący w tamtym czasie znał takie podstawowe proroctwa biblijne o tym, że Mesjasz miał przyjść. Tam była w tamtym czasie atmosfera wyczekiwania na Mesjasza. Wiecie o tym dobrze. Proroctwa biblijne. I to, co brat tutaj Chatała zasygnalizował wcześniej w Łodzi, w Ewangelii Mateusza w XIV rozdziale w wierszu 33, kiedy cała ta była y, sytuacja, którą znamy, Piotr tonie, y, wcześniej chodzi po, 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 po wodzie, Ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę ty jesteś synem Bożym. Czyli Piotr doświadczył tego. Piotr doświadczył tego, kim jest, kim jest Jezus. Drodzy, dlaczego to podkreślam? Czy mamy tu jakiś racjonalny element? Objawienie, proroctwa biblijne, yy, doświadczenie? To nie jest nic racjonalnego, tu nie ma nic racjonalnego. I to bardzo dobrze, bo postmodernizm jest irracjonalny czy wręcz antyracjonalny. On skierowany jest zwłaszcza przeciw tradycyjnej, racjonalistycznej myśli oświecenia. A przecież to nasz ruch, nasz kościół powstał w XIX, w połowie XIX wieku w momencie, kiedy racjonalizm i myśli oświeceniowe triumfowały. My w jakimś sensie zostaliśmy powołani przez Boga, aby się temu przeciwstawić. I dzisiaj postmoderniści bardzo często lubią kwestionować podstawowe, podstawowe rzeczy, i dlatego mi osobiście bardzo dobrze się z nimi rozmawia. Najważniejsza rzecz, o której tutaj czytamy, to to, że Piotr uwierzył. I właśnie w wierszu 18-19 mamy te słynne słowa Pana Jezusa który mówi, ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go i tak dalej. Ja tutaj w tej chwili nie będę koncentrował się na tej klasycznej, znanej nam wszystkim, szczególnie w murach tej, tej uczelni, wykładni. Nie będę mówił o tych słowach słynnych greckich Petros, Petra. Nie będę mówił o znaczeniu słowa skała i do kogo się ono odnosi, bo wiemy, ale chcę uchwycić się w tej chwili tej jednej myśli, że Piotr uwierzył. A zatem, nawet gdybyśmy te słowa odnieśli do Piotra, ja ci powiadam, że Ty jesteś Piotr, to nie chodzi tutaj o Niego jako o osobę, ale o jego wiarę, wiarę. Oczywiście w tego, z którym rozmawia. Wiarę w syna Bożego, którego przed chwilą uznał i wyznał. Wiarę w tego, który jest skałą i fundamentem. I taką interpretację, to jest dosyć, dosyć taka ciekawa informacja historyczna, podaje Orygenes, jeden z tak zwanych ojców Kościoła. Jest to najstarsza taka poapostolska koncepcja, mówiąca, że wiara Piotra. Jest fundamentem kościoła, a Piotr stanowi prototyp ucznia pańskiego. Cytuję słowa Orgenesa: jeśli słowa, które wypowiedział Piotr: Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego, i my wypowiemy jak Piotr, zostaniemy uznani za błogosławionych. To jest bardzo ważna wypowiedź, bo pamiętajmy, że napisana w czasie, kiedy jeszcze nikomu nie śniło się, że można zinterpretować tekst z Ewangelii Mateusza, szesnasty rozdział, tak jak to dzisiaj się powszechnie interpretuje. Nie było jeszcze wtedy takiej instytucji, takiej mocy, którą znamy chociażby z proroc Daniela VII rozdziału. Ale dlaczego cytuję Orygenesa, podobnie zresztą wypowiadają się inni, Tertulian, Cyprian, Jan Chryzostom i tak dalej. Kamień traktują jako wyznanie Piotra. No bo mam dzisiaj dla was niespodziankę, a ta niespodzianka znajduje się w książce Życie Jezusa, Wydanie 15, strona 376, gdzie czytamy takie słowa. Piotr wypowiedział prawdę, która jest podstawą wiary Kościoła. Jezus uhonorował go jako przedstawiciela wszystkich wierzących. Może jesteśmy zaskoczeni, ale to jest cytat z książki życia Jezusa. Oczywiście wiemy, że tej wiary nie byłoby, Gdyby nie Boże objawienie, nie ciało, nie krew objawiły ci to przeczytaliśmy w wierszu 17. I kochani, tutaj mamy kolejny punkt styczny z postmodernistami, którzy, jak powiedzieliśmy, bardzo często odrzucają racjonalizm i tradycyjną naukę. To jest jedna z najbardziej podstawowych rzeczy w sposobie myślenia dzisiejszych ludzi, że oni odwołują się do swojego własnego. Doświadczenia, swoje własne doświadczenie przedkładają ponad wszystko. Oczywiście z tym się nie zgadzamy, często ponad Biblię, ale również ponad nawet pewne jakieś źródła naukowe czy paranaukowe. Liczy się to, co ja czuję. Liczy się to, czego ja doświadczam. I tu, kochani, w naszym głoszeniu Ewangelii jest bardzo ważny moment, aby wskazać się, aby wskazać na źródło tego doświadczenia. Ono oczywiście może być różne. My w tym momencie analizujemy biblijną historię. Źródło doświadczenia, które trudno wskazać w kategoriach takiego tradycyjnego empirycznego racjonalizmu. Dlatego, że tym źródłem jest, jak czytamy w wierszu 17, ojciec mój, który jest w niebie. To on ci to, Piotrze, mówi Pan Jezus, objawił. Zauważcie, co jest, Pan Jezus mówi. Mówi, ojciec mój. To nie jest jakiś tam ojciec. To nie jest jakaś tam postać, jakiś twór, coś nieznanego. To nie jest jakaś mitologia. To nie jest ktoś, w kogo ludzie wierzą albo, yy, albo po prostu yy, legendy się o tym mówi. To jest ojciec mój. W tym sformułowaniu Pana Jezusa. Widzimy, że on z kolei odwołuje się do swojego własnego doświadczenia, swojego własnego doświadczenia z ojcem. To jest ojciec, którego ja znam. To jest mój ojciec. Pamiętajcie, że postmoderniści, jeżeli już słuchają, jeżeli chcą słuchać, to bardzo lubią słuchać historii nie jakichś wywodów, nie jakichś teologii, nie jakichś doktryn, ale konkretnych historii normalnych, autentycznych. I historia Jezusa jest właśnie, Taką autentyczną historią. My nie dotrzemy do współczesnego postmodernisty z teorią prawdy, z teologią, ale wiecie, z czym dotrzemy? Ze swoją własną historią. Coś, co ja przeżyłem. Dlatego takie ważne jest, i cieszę się, dzisiaj tego doświadczyłem w klasie szkoły sobotniej, kiedy rozpoczynamy studium Biblii od oddzielenia się swoimi własnymi doświadczeniami z Jezusem. To jest bardziej autentyczne. Historia, która mówi, że mam Ojca, że mam Jezusa Chrystusa. I chciałbym, abyśmy popatrzyli teraz na strukturę tej historii, obejmującej wiersze od 13 do 28, ale chciałbym wam dać taką szczególną możliwość. Jeszcze tego nie pokazujmy, proszę. Chciałbym dać Wam taką szczególną możliwość, abyście otworzyli swoje Biblię. Teraz dzisiaj przewagę mają ci, którzy mają Biblię na swoich kolanach. Yy... Za chwilę pokażemy też dla internautów, ale i dla Was tekst biblijny od wiersza 13 do 28. I teraz w ciszy chciałbym, w skupieniu, abyście postarali się jak najszybciej te wiersze od 13 do 28 dla siebie przeczytać. Jesteśmy teraz sam na sam z Biblią, sam na sam z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. I teraz chciałbym, abyście zobaczyli, co przeczytaliście. Myślę, że dla wielu z Was to są rzeczy, które znacie i o których słyszeliście, ale to, co zauważyliście, to, co przeczytaliśmy, to przez badaczy Pisma Świętego mówię nie o ugrupowaniu, ale o ludziach, którzy zajmują się studiowaniem Biblii, to jest tak zwany Mnie Nieraz w lekcjach szkoły sobotniej autorzy odwołują się do jakiegoś fragmentu Biblii i mówią, że jest to chiasm. Co to jest chiasm? Słowo chiasm pochodzi od greckiej litery chi, która wygląda jak taki x. To nie jest x, to nie jest krzyżyk. To jest w tym momencie litera w języku greckim chi. Stąd chiasm. Nie wiem dlaczego w języku polskim przez Cechano, bo, bo wiadomo, że to jest język grecki. No ale tak jest. Chiasm, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że od tej litery chi rozpoczyna się imię, a właściwie y, tytuł Chrystos w języku greckim. To jest pierwsza imienia słowa Chrystos, ale to tak na marginesie. I polega na tym, że jeżeli mamy jakiś pasaż tekstów i tutaj właśnie przeczytaliście ten tekst, to można zauważyć, że te teksty zewnętrzne, czyli tekst od 13 do 15, który rozpoczyna ten fragment, i tekst, który jest tutaj na samym dole, od 24 do 28, w jakiś sposób jest paralelny, w jakiś sposób na różnym oczywiście gruncie koresponduje ze sobą. Tutaj chodzi o to, że Pan Jezus prowadzi dialog z uczniami, rozmawia z uczniami, i na dole w wierszach od 24 do 28 znowu jest kontynuacja tej rozmowy z uczniami. Pan Jezus wyciąga na bazie tego, co się wydarzyło, pewne, pewne wnioski. I potem zobaczmy, że, że te skrzydła tej litery His od góry patrząc, zwężają się, od góry również, i druga, drugi element. To są wiersze od 16 do 19, które już czytaliśmy. To jest dialog pomiędzy Jezusem i Piotrem. I wiersza, wiersze 22 do 23 dialog znowu Piotra z Jezusem. Tutaj Piotr, jak gdyby, podejmuje inicjatywę, dlatego że Piotr w pewnym momencie, to jest bardzo ważne, przejmuje inicjatywę i w swojej gorliwości, w swojej szczerości, w swojej miłości staje po niewłaściwej stronie. Pamiętacie, Piotr mówi, nie przyjdzie to, panie, na ciebie. Heh. A zatem, i tu jest bardzo znowu ciekawy punkt zaczepienia, kiedy rozmawiamy z postmodernistą, ta reakcja Piotra świadczy o tym, że nie zawsze własne, subiektywne doświadczenie, to co ja czuję, jest najlepszym rozwiązaniem. W wierszach od 16 do 19 Piotr powiedział coś bardzo ważnego, coś bardzo dobrze, dobrego, coś co mu zostało objawione. Ale w wierszach od 22-23 Piotr powiedział coś, co nawet zostało nazwane inspiracją przeciwnika Bożego. Piotr jest emocjonalny, ale Piotr jest również chwiejny. I znowu Ellen White na tej samej stronie w książce życia Jezusa mówi: Słowo Piotr oznacza kamień. Toczący się kamień. W języku angielskim tam znajduje się słowo Rolling Stone. Jak postmodernista, jeszcze w języku angielskim, usłyszył słowo Rolling Stone, to mu się to skojarzy no, albo ze słynnym magazynem yy, muzycznym, albo z pewnym słynnym zespołem, i to bardzo dobrze, niech ma takie skojarzenia. Ale to oznacza toczący się kamień. I pojawia się myśl: no jak to? Piotr, przedstawiciel wszystkich wierzących, toczącym się kamieniem, i aż się prosi w tym momencie, aby opowiedzieć swoją historię. I ja opowiadam. Opowiadam o tym, jak byłem małym chłopcem, a większość małych chłopców no, ma to do siebie, że kiedy idą z drugim chłopcem z drogą i widzą jakiś kamień, to ten kamień długo nie poleży. Robią, kopią, podają sobie. Ja pamiętam, jak z moim tatą chodziłem na spacery, to ja potrafiłem kilka kilometrów chodzić i kopać, kopać kamień. I Toczący się kamień to jest, to, jest, to jest coś, co jest kopnięte przez kogoś. Kierunek jego podążania, tego kamienia jest taki, jak ktoś go kopnie. I Piotr jest takim kamieniem. I my wszyscy jesteśmy takimi kamieniami, jeżeli Piotr jest przedstawicielem wierzących. Ja też jestem takim kamieniem. Ale kiedy patrzymy na ten chiasm, to istotą chiasmu jest to, że te... Yy, Ramiona tego, tej litery chi z dołu i z góry spotykają się w pewnym punkcie. I to jest punkt, który nie ma żadnego powtórzenia. Punkt, który jest najważniejszy, punkt, który jest centrum tego chiazmu. I to jest wiersz 21, 20 i 21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. To jest coś, co jest bardzo istotne. Jezus Mesjaszem, Jezus w centrum. Takich chjazmów w Biblii jest więcej. Ktoś powie, po co w taki sposób do tego podchodzić? W tej chwili nie ma na to czasu, ale powiem wam, że na przykład fachowcy, którzy się zajmują badaniem Biblii od tej właśnie strony, doszli do wniosku, do wielu wniosków, ale między innymi do tego, że kiedy się czyta Apokalipsę i te prorocze, prorocze rozdziały dotyczące czasów końca, to wiecie, co jest centrum, gdzie znajduje się centrum chiazmu? Tam, gdzie jest poselstwo trójanielskie, poselstwo Trzech Aniołów. Dlatego w tym jest naprawdę jakiś sens. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w centrum tego chiazmu, w tej historii, jest Jezus. I jest to znowu historia. Popatrzcie, Jezus jako łamiący stereotypy. Jezus, który który łamie utarte ścieżki w tamtym czasie. Jezus bliski, Jezus od, odcinający się od polityki, Jezus burzący stary porządek i wprowadzający do ludzkiego życia nową jakość. To jest prawdziwa historia. I w ten sposób, kiedy tak to przedstawiamy, historia Pana Jezusa staje się moją historią i staje się Twoją historią. Rozmawiamy, tak jak powiedziałem. To, 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 to nie może być tak, jak teraz w tej chwili. W no, takim jesteśmy miejscu. Kazanie. Nie robimy wykładu. Staramy się po prostu, aby nasz rozmówca na bazie swoich myśli, swoich doświadczeń doszedł do tych samych wniosków. I tu nic nie musi być systematycznie. Tu nic nie musi być po kolei. Dlatego pokazałem ten hias i dlatego uważam, że Biblia jest nadal wciąż tak nowoczesna i tak niesamowita, bo postmoderniści dzisiaj nie są zwolennikami jakiejś linearnie toczących się historii. Oni raczej fragmentaryzują. Oni z tego wszystkiego, co, co jest na rynku, że tak powiem, wybierają to, co im pasuje. To, co im odpowiada, i oczywiście to odpowiednio albo nieodpowiednio interpretują. I popatrzcie, jaka Biblia jest kapitalną księgą, jaki mamy wspaniały podręcznik który może zaspokoić potrzeby również dzisiejszego postmodernistycznego człowieka. Bo zauważyliście, że w Biblii nie mamy niczego po kolei. To nie jest tak, że mamy pierwszy rozdział Biblii, zasada wiary Biblia, drugi rozdział Biblii, yy, Bóg Ojciec, trzeci, Bóg Syn i tak dalej, 28 rozdziałów i mamy wszystkie zasady wiary. My te zasady wiary czerpiemy z różnych miejsc, z różnych fragmentów. To jest niesamowite. Pokazałem ten hiasm. Ponieważ postmoderniści lubią zabawę formą. Dla nich forma czasami jest na pewnym etapie ważniejsza niż treść. To widać w sztuce, również w kulinarnej, to widać u artystów, to widać w różnych dziedzinach naszego życia. I kiedy im pokażemy to samo, co normalnie mówimy, ale w taki sposób, to ich to zaczyna intrygować. Dlatego chciałbym Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. 你好，斑马。 Popatrzcie, ile musiałbym mówić, 30-40 minut, żeby powiedzieć kazanie na temat darów duchowych? I co robimy ze swoimi darami duchowymi? Tu oczywiście jest od razu wniosek. Ja, gdybym rozmawiał z postmodernistami, nie pokazałbym tego napisu: co robisz ze swoimi darami duchowymi. Skończyłbym na, właściwy film, na właściwym filmie i byśmy sobie rozmawiali, 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 aż, aż dojdziemy do również takiej myśli. Ale to jest dzisiejszy właśnie świat. I również w taki sposób, tych filmików jest 42, głos nadziei wydał, serii doświadczając Rado radości, każdy filmik mówi o jakiejś zasadzie naszej wiary, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ale w taki właśnie sposób. I drodzy, oczywiście są ludzie, którzy lubią tradycyjne studium Pisma Świętego, tłumaczymy, ale są ludzie, Którzy, i wiem, że tacy są już, mamy takich wzborze, którzy przyszli do kościoła z internetu, którzy, którzy po prostu przyjmują również w taki sposób, bo działa, na nich, bo działa na nich obraz. Więc drodzy, to jest taki przykład historii opowiedzianej współczesnym językiem. Ale najważniejsze, bo musimy tak zakończyć to nasze spotkanie, jest jedno pytanie: A co z Tobą? W jaki sposób dzisiaj Ty. Głosisz Ewangelię. Czy jesteś w stanie w sposób wiarygodny, w sposób prawdziwy, w sposób autentyczny przedstawić swoją wersję historii Jezusa? Nie dlatego, że ktoś cię nauczył, nie dlatego, że ktoś cię y, przygotował, nie dlatego, tutaj siostra rektor powinna zamknąć uszy, bo ktoś cię wyszkolił w USTH i otrzymałeś wiedzę, ale dlatego, że przeżyłeś. Doświadczyłeś osobiście Jezusa Chrystusa. Powiem wam, że współcześni ludzie, już nie ma to znaczenia, czy postmoderniści, czy niepostmoderniści, czy tradycyjni, dzisiaj ludzie bardzo nie lubią fałszu, bardzo nie lubią zakłamania. Oni wszyscy szybko bardzo wyczują, gdy ktoś przychodzi do nich, w nie, niezależnie od tego w jakiej formie, i przedstawia im jakąś wyuczoną regułkę. Niedawno miałem takie doświadczenie stojąc na przystanku. Podeszła do mnie pewna pani, ja od razu wiedziałem, kto to jest. Miała w ręku pewne czasopisma, no i ona mi zadała pytanie, jak to z reguły zadają, wyuczone, czy Pan zna Jehowę? A ja powiedziałem: Znam. I ona, to, to jak w, film, w filmie Miś, niektórzy może oglądali. Ta seria z tymi policjantami, ona nie, miała, ona nie była przygotowana na taki scenariusz, że ktoś może znać Boga. Wiecie, co ona zrobiła? Ja byłem aż zażenowany. Ona się obróciła w tył i uciekła. Ona się wystraszyła, bo nie była przygotowana na, takie, na taką odpowiedź. Drodzy, dlatego ważne jest, ażebyście zdali sobie sprawę z tego, że ludzie szybko wyczują, kim jesteśmy. I dlatego Pytanie Jezusa jest aktualne dzisiaj. Za kogo ty mnie uważasz? I nie chodzi o to, żebyśmy udzielali teraz poprawnej teologicznej odpowiedzi. Za kogo ty mnie uważasz? Za kogo uważam Jezusa? Wiem, że odpowiedzi mogą być różne, bo różnie nieraz kładziemy akcenty, różnie nieraz rozumiemy misję Jezusa, to co zrobił. Ale to nawet dobrze, bo to zmusza mnie do duchowej refleksji, do głębokiej refleksji nad moim osobistym stosunkiem do Boga. Kim on jest dla mnie? I im więcej będzie tych refleksji, im więcej będzie tych rozmyślań, im więcej będzie tych rozmów z Panem Bogiem, im więcej będzie modlitw, im więcej będzie doświadczeń i kontaktów z innymi ludźmi w rozmowach o Jezusie, to w końcu, czy z dołu, czy z góry tego chiasmu, dojdziemy do centrum, dojdziemy do samego środka, dojdziemy do momentu kluczowego tej historii i każdej innej historii, do prawdziwego i realnego Jezusa Chrystusa, do Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Do Jezusa Chrystusa, który pośredniczy w niebiańskiej świątyni, a jednocześnie jest tutaj na ziemi i chce przebywać w moim życiu i w moim sercu. Do Jezusa Chrystusa, który chce, abyśmy razem z Nim tworzyli Jego historię. Jego historię w mojej historii do Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Niech tak się stanie w naszym życiu i w życiu tych, do których idziemy z Ewangelią. Amen.